11 lipca Kościół oddaje cześć świętemu Benedyktowi, opatowi, patronowi Europy. Wtedy też w liturgii Kościoła jest psalm, którego refren brzmi: po wieczne czasy będę chwalił Pana. Też kilka wersetów tego psalmu. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Ten psalm, który jest tego dnia, czyli psalm 34, jest psalmem, który dotyka mnie, by za wszystkie doświadczenia życia błogosławić Pana, by w każdym czasie chwalić Pana. Przypomina mi się opowiadanie jednego z naszych proboszczów z Łodzi, do którego przychodzili parafianie, którzy nie mieli pracy i raz w roku zamawiali Eucharystię, mszę świętą. I ksiądz proboszcz się zapytał, dlaczego tak jest, że akurat zamawiają mszę świętą, skoro w życiu im się nie wiedzie, jakoś nie ma tej pracy. I wtedy te osoby odpowiedziały: proszę księdza, bo zawsze jest za co dziękować Panu Bogu. Ta sytuacja bardzo mocno mnie uświadamia i jeszcze bardziej tak pogłębia, by w każdym położeniu, w każdej sytuacji, w każdej okoliczności, w której się znajdujemy w życiu, błogosławić Pana, by Jego chwała była na naszych ustach. Tym bardziej, że tak jak mówi święty Paweł, to słowo też bardzo mocno noszę w sercu, że ludziom, którzy miłują Pana Boga, wszystko służy ku dobremu. A zatem każda sytuacja w życiu jest przez Pana Boga dopuszczona i jesteśmy cały czas w objęciach miłującego Ojca, blisko Jego serca. Jego serce jest stale przy nas w każdej naszej sytuacji życiowej. Dlatego ten psalm wypływa z serc tych ludzi, którzy ufają Panu Bogu.